Szanowna, panie kierowco. Słucham pana. Delikatnie przekroczone. Prawo jazdy poproszę. Matko, on jedzie ze mną na lotnisko po syna. Proszę pana, nie będę przedłużał też. Czy wideo potwierdzenie jest? Ja na razie, panie kierowco, chcę dokumenty. Ja nic nie mówię. Dobrze, a ja dam, proszę pana. Ale to jest urządzenie bez wideo, tak na wiadomości nie jest wymagane. No to dobrze. O, tak? Okej. Okay. To spotkamy się w sądzie. Ale w sprawie czego? No, jaka jest podstawa... Ja powiedział, że... Panie proszę kierowco, pana, bardzo proszę na mnie nie krzyczeć. Panie jaka jest podstawa zatrzymania? Widzę, że, przekroczenie prędkości, panie kierowco. Przekroczenie prędkości, tak. Dobrze. Proszę kontynuować swoje działanie. Ja już zakończyłem. Ma pan dowód osobisty i dowód rejestracyjny? Ma pan dowodu rejestracyjnego, nie trzeba. Dowodu osobistego również nie trzeba. Panie kierowco, został pan zmierzony z 470 metrów 50 cm przekroczenie prędkości o 13 km na godzinę. Mhm. Zaczekać. Dobrze. 470 metrów. metrów, 63 km na godzinę, z przeciwnego pasa ruchu. Tak działa policja. Wiedzą, jak to działa. Śmiech na sali. Z przeciwnego pasa ruchu. Ale za nim nie bagaże jeszcze wyłożą. Spokojnie. No, pierwszy raz mi się to zostało. Masz długopis? Nie wiem, zobacz. Jest spokojnie, bo nie będzie lata. A dodatkowo stoją na zapalonym silniku. Piszę, czy nie piszę?
to zapiszę sobie i dam. Proszę, panie kierowca, jest pan dzisiaj pouczony za tą prędkość. Dobrze, to ja poproszę pana dane. Jeszcze raz. Starszy.